Rzeźnie na polskiej giełdzie podobna sytuacja jest na wszystkich giełdach światowych. To czarny poniedziałek, indeksy spadają od 2 do 5%. A z nim Frank powyżej 4 zł. pękła psychologiczna granica. Jak to bywa w takich czasach, pod koniec stycznia złoto pobiło historyczny rekord, jeśli chodzi o wycenę w polskiej walucie. W środę przebiło też siedmioletnie maksimum wyceny w dolarze i również tupnie się w kierunku historycznej wyceny. Angażując w 2019 roku wielkie pieniądze w zakup cennego kruszcu, NBP zrobił naprawdę świetny interes. Złoto w środę przebiło poziom 1600 dolarów za uncję i pnie się dalej w górę. Piątek notowany już jest powyżej 1630 dolarów. Historyczny rekord to 1921 dolarów z września 2011 roku i droga wydaje się jeszcze daleka, bo brakuje prawie 300 dolarów, ale ostatnio taką właśnie drogę złoto pokonało w zaledwie 9 miesięcy. Ostatnie opady zwiększyły wilgotność gleby, mimo to nadal zagraża nam susza, informują eksperci z wód polskich zwracają uwagę, że problemem jest dość wysoka temperatura, która sprzyja szybszemu odparowywaniu wilgoci z gleby, to oznacza, że ceny warzyw i owoców mogą wciąż trzymać się wysoko. Wody polskie tłumaczą w analizie opublikowanej na stronie przedsiębiorstwa, że po ostatnich opadach wilgotność gleby na głębokości do jednego metra uległa poprawie w porównaniu z okresem z początku roku. Jedynie w południowej części województwa wielkopolskiego oraz północnych obszarach woj w śląskiego i opolskiego obserwowane są jeszcze deficyty wilgoci w strefie korzeniowej. Wilgotność gleb sięga tam jedynie 35-45%. Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2020 roku wzrosła o 6,5% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 57%, podał Główny Urząd Statystyczny. To bardzo pozytywne zaskoczenie, gdyż lwia część ekonomistów spodziewała się spadków. Analitycy, ankietowani przez Polską Agencję Prasową Biznes, prognozowali spadek produkcji budowlano-montażowej w styczniu rok do roku o 3%, a miesiąc do miesiąca o 61%. Polska gospodarka na przełomie roku nie jest więc wprowadzona do parteru i próżno szukać recesyjnych sygnałów. Od 34 do 36 zł wyniosą rekompensaty za wzrost cen prądu dla gospodarstw domowych, ale pełnego zwrotu nie dostaną wszyscy. Projekt ustawy w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji publicznych. Program będzie kosztował blisko 2,5 miliarda złotych. Jak informuje polska agencja prasowa wysokość rekompensat zależy od zużycia energii. Na przykład gospodarstwo domowe, które zużyje rocznie między 63 a 500 kWh, otrzyma 34 zł rekompensaty. Przy zużyciu między 500 a 1200 kWh można liczyć na 82 zł, a przy przedziale 1200 a 2800 kWh190 zł. Zużycie powyżej 2800 kWh to rekompensata w wysokości 306 zł. Na pieniądze nie będą mogli liczyć ci, którzy zużywają mało prądu. Poniżej 63 kWh rekompensata bowiem nie przysługuje. Podobnie zresztą jak w przypadku najbogatszych, jeśli dochód roczny przekracza 85500 zł, to o pieniądzach można zapomnieć. W świnoujskim terminalu LNG powstaną dwa dodatkowe regasyfikatory. Dzięki temu będziemy mogli importować drogą morską o połowę więcej błękitnego paliwa niż obecnie, czyli do 7,5 miliarda m sześciennych błękitnego paliwa rocznie. Ceny ropy naftowej w USA mocno zniżkują w reakcji na coraz silniejsze obawy inwestorów o wpływ epidemii koronawirusa na popyt na surowce na świecie. Z Włoch docierają kolejne doniesienie o zgonach osób zakażonych. To obecnie największe poza Azją ognisko koronawirusa. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecie na nowojorskiej giełdzie Nemex jest wyceniana po 52 dolary po zniżce notowań o 2%. Z kolei Brent w dostawach na kwiecie na londyjskiej giełdzie paliw i future Europe jest wyceniana po 57 dolarów za baryłkę, czyli niżej o 2,3%. Gigantyczne kolejki w sklepach, brak maseczek i żelu antybakteryjnego w aptekach, odwołane mecze. Pokaz mody bez udziału mediów i kupujących policyjne blokady na drogach. Tak wygląda życie mieszkańców północnej części Włoch, europejskiego państwa, najbardziej dotkniętego epidemią koranowirusa. Cztery osoby zmarły, a kolejnych 200 jest chorych. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech. By zatrzymać falę zachorowań, władze północnej części kraju zdecydowały się na zamknięcie 11 miejscowości, skrócenie karnawału w Wenecji i odwołanie imprez masowych. Koronawirus zbiera kolejne żniwo. Sprzedaż samochodów w Chinach w ciągu dwóch pierwszych tygodni lutego spadła o 92%, podaje Bloomberg. Powód jest oczywisty, był to czas, kiedy Chińczycy w ogóle nie ruszali się z domu. Jak podaje Bloomberg, pod względem sprzedaży samochodów jeszcze gorzej było w pierwszym tygodniu lutego, kiedy to spadek sięgnął aż 96%. Nominalnie sprzedało się zaledwie 811 aut. Według gazety, dostawy nowych sztuk w tym miesiącu mogą spaść około 70% i około 40% w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku. Liczby te nie mają uwzględniać minivanów. Zakaz wjazdu do Izraela i na terytoria palestyńsko objęto cudzoziemców, w tym obywateli Polski, którzy w ciągu 14 dni poprzedzający ten wyjazd przebywali w Chinach, Hongkongu, Makao, Tajlandii, Singapurze, Korei Południowej i Japonii, podała na Twitterze ambasada RPF w Tel Awiwie.